Rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania. Trump, który nie bał się przedtem postraszyć Kima opcją wojskową, w drodze do Singapuru porozstawiał po kątach zszokowanych oponentów z G7 w Kanadzie. Zaraz potem podpisał uzgodnioną z Kimem zawczasu umowę o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Sprawdzianem tych posunięć będą naturalnie mechanizmy kontrolne, które na przykład w przypadku Iranu szwankują kompletnie, gdyż nie obejmują wszystkich ośrodków jądrowych w tym kraju. Chodzi też o to, żeby zapobiec precedensom z końca lat 90., kiedy to tatuś obecnego Kima w zamian za pomoc od Ameryki obiecał przerwać zbrojenia jądrowe, po czym okazało się nagle, że Pjongjang buduje reaktor atomowy w Syrii. Zaskoczeni Izraelczycy zniszczyli wtedy ten obiekt w 2007 roku, tuż przed jego odpaleniem. Inaczej humanitarny skądinąd i tak reżim Asada miałby jeszcze atomówkę.